Cześć, witamy Was w trzecim odcinku OpenFM Live. Ja nazywam się Grzegorz Betlej. Ja nazywam się Karol Szczęśniak. A z nami jest nasz wspaniały gość, czyli Karolina Artymowicz. Hejka. Dodajmy jedną rzecz. Dzisiaj jesteśmy tak na full live, bo ten program został nagrany wcześniej, ale za tydzień o 13 będziemy już tak, jak Pan Bóg przykazał. Dokładnie. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę z Karoliną o tym, co u niej słychać, bo trochę już czasu minęło od jej ostatniej wizyty w naszym programie. Poza tym będziemy rozmawiać o jej planach na przyszłość, może trochę związanych również z nami, co się później okaże. Jak Ci się podoba to nasze studio nowe? Piękne jest, takie kameralne. Taki sam będzie, mam nadzieję, Twój występ, który na sam koniec, ale wcześniej oczywiście siadamy i rozmawiamy z Karoliną. Dokładnie, zapraszam. A dzisiejszą część newsową rozpoczynamy od Kamila Bednarka i jego nowego utworu pod tytułem Zabiorę Cię na Trip. To jest numer, który znalazł się na jego ostatniej płycie, wydanej w grudniu zeszłego roku, płycie Talizman. Jak wypadł król polskiego reggae? Przekonajcie się sami. Gdzieś ponad światem unosi nas prawda, dziś odkrywamy niebo. Gdzieś ponad światem unosi nas prawda, więc zostań tu ze mną. Następny artysta, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, to Gromi. Gromi wydał właśnie utwór pod tytułem Light Me Up i jest to kawałek, który ma szansę reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji, która w tym roku już 12 maja w Lizbonie. Czy mu się uda? Czy pobije m.in. Saszan i Martę Gołuszewską, które również biorą udział w eliminacjach? Dowiemy się już 8 marca, a tymczasem Gromi i jego utwór Light Me Up. Tell me where to go. No i najważniejsze urodziny na świecie dzisiejszego dnia. Nie twoja ciocia, nie twój dziadek, ale Rihanna. Rihanna kończy dzisiaj 30 lat. Ta barbadoska urodziła się 20 lutego 1988 roku i ma na swoim koncie dzisiaj już 8 płyt studyjnych. Pierwszą wydała w 2005 roku. Mnóstwo kolaboracji, Eminem, Drake, Paul McCartney nawet, więc pewnie czymś w najbliższej przyszłości nas zaskoczy. Tymczasem przygotowaliśmy dla Was miks jej wielkich hitów, nie wszystkich, bo wszystkich zmieścić się po prostu nie da. Oto królowa popu. Już jesteśmy w ekspresowym tempie, znaleźliśmy się na kanapach. Karolina, bardzo mocno zainteresowały Cię kasety, które były chwilę temu przed nami. To prawda, no. I o jednej kasecie ze swojego dzieciństwa, ze swojej młodości zaczęłaś chwilę opowiadać. Rozwiń tę myśl. Tak naprawdę, no z kaset nie pamiętam zbyt dużo, bo to jednak no, jestem dosyć młoda. No, ale pamiętam właśnie, jak razem z mamą jeździłyśmy, gdziekolwiek nie jeździłyśmy przez cały rok w naszym aucie. To był taki niebieski Seat Ibiza i przez cały rok leciała Arka Noego, kolędy. Cały rok. Gdybyś się tak cofnęła pamięcią, to myślę, że z tego okresu dzieciństwa i kaset musiałabyś zapamiętać Karola, bo Karol handlował tymi kasetami, także 20 lat temu. Karolu, przepraszam Cię za tę uszczypliwość drobną. Karolina, naprawdę nam miło, że jesteś. Ja Ci to powiedziałem przed programem, to Twoja trzecia wizyta u nas. Trochę jak telekamery, że się dostaje trzy i po trzecie już tylko złota telekamera. I... Tak, no. A czy potem będziemy Cię oczywiście chcieli gościć dalej, ale to już taka wizyta złota, że tak się wyrażę. Jak Ci się podoba ten anturaż tego studia i to, że możesz u nas bywać? Jak się z nami czujesz? To istotne pytanie. Rozwinę myśl zaraz.
Bardzo swobodnie tutaj jest, tak? Na lajcie. Okej, okay, ale nie, to nie jest wazelina, tylko że serio nie, nas nie, lubisz. Naprawdę, no, że się nie stresuję na przykład w ogóle przed wami. Tak. Okej. Okay. A są takie sytuacje, że się stresujesz? Tak, no. Bo... Często nawet. Może nawet nie samych wywiadów, trochę bardziej występów, mhm. Ale ogólnie tak w życiu się stresuję dużo dosyć, zauważyłam ostatnio, naprawdę. Okay. Pytałem o to dlatego, że wydaje mi się, że też my celowo cię tutaj zaprosiliśmy, ponieważ jest taka dość wyjątkowa okazja przed nami, o której może mój kolega powie dwa słowa. Już teraz będziemy ogłaszać? Myślę, że to będzie dobry wstęp do dalszej części rozmowy. To, że się z nami ty dobrze czujesz, to super, a to, że my się dobrze z tobą czujemy, może świadczyć o tym fakt, iż... Że Karolina Artymowicz jest pierwszą artystką, która wystąpi na scenie Open FM na tegorocznej edycji festiwalu Spring Break w kwietniu w Poznaniu. To dokładnie z tego, co pamiętam, 20 dzień kwietnia. Tam piątek, tak jest. Tam kilku artystów, między innymi Karolina. No, po pierwsze, bardzo nam się podobają twoje piosenki i bardzo chcemy usłyszeć tych piosenek więcej. Dlatego też tam będziesz miała czas na to, aby rozwinąć skrzydła i pokazać nie tylko nam, ale także publiczności, która wybierze się na twój koncert. To, co najlepsze i to, co nowe u ciebie, bo te piosenki na pewno powstają. Dwa single już znamy, wiemy, że coś się dzieje. Z wielką przyjemnością będziemy cię tam gościć. Karolina oczywiście o tym ciut wcześniej wiedziała, to nie jest tak, że ją zaskoczyliśmy. Dlatego teraz prosiłbym cię o 3 zdania, może 10 zdań nawet, co tam usłyszymy i co się będzie działo, co zagrasz, co będziesz chciała zagrać. No ja w ogóle chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mnie zaproszono. Naprawdę to jest dla mnie wyróżnienie. I no cieszę się bardzo, że będę mogła się podzielić z ludźmi tym, co robimy cały czas, bo z Marcinem Borsem pracujemy nad płytą na okrągło. I myślę, że sporo moich utworów będzie można usłyszeć, ale jednocześnie też postaram się przygotować utwory, które są dla mnie bliskie, żeby jakoś przybliżyć bardziej po prostu swoją osobę, tak? Bo ty też nie powiedziałaś nam, co dzisiaj na tej scenie zagrasz. Tak, dzisiaj zagram jedną z... To jest piosenka, przy której jakby rozgrywała się cała moja pierwsza miłość, taka pierwsza, najpierwsza, że jak wspominam moją pierwszą miłość, to właśnie widzę tę piosenkę, słyszę tę piosenkę i no, to dzisiaj zagram O Land, White Nights. To okay. Za chwilę. To za chwilę, ale wracając jeszcze do tematu twojej płyty, o której wspomniałaś, nad którą pracujesz, w jakim ona będzie klimacie, jak to widzisz? Myśmy rozmawiali, myślę, że mogę to powiedzieć, trochę prywatnie i ty mówiłaś, że się cieszysz z tego, że taką alternatywną część siebie na scenie jesteś w stanie przemycać w tych piosenkach, które mimo wszystko są trochę komercyjne. To prawda, tak, bo jakby ja nie boję się słowa pop, no bo nie czarujmy się, Coldplay też robi pop i to jest przeganialny pop, tak? Więc no nie bójmy się tego słowa jak najbardziej, po prostu robię delikatną muzykę, ale te swoje wariacje właśnie można to nazwać alternatywnymi, chociaż też nie chcę ich szufladkować, właśnie chcę też przemycać w tej muzyce takie nasze właśnie moje i Marcina wariacje. Mhm. No. A jak przebiega wasza współpraca, to kto ma ostatnie zdanie w tym? To jest zawsze tak uszyte pod ciebie? Czy jesteś bardzo twarda w studiu, czy podczas pisania piosenek? Czy masz jednak tak, że ktoś ci tam jest w stanie przeciągnąć cię na swoją stronę i powiedzieć, to nie będzie za dobre, mam doświadczenie, zaufaj. Prawda jest taka, że z Marcinem się naprawdę świetnie dogadujemy i jakby ufam mu niesamowicie i zawsze, nawet jeżeli do czegoś nie mam 100% pewności, to daję sobie kilka dni na to i po tych kilku dniach, gdy odpocznę od tej piosenki, bo cały czas ją wałkujemy, robię kilka podejść, żeby zaśpiewać to jak najlepiej, to nie wiem, po 10 dniach, jak ja po prostu od niej odpocznę, wymarzę ją ze swojej pamięci, puszczam sobie i myślę sobie, no racja, no miał jak najbardziej rację, więc niesamowicie mu ufam i jakby nigdy mnie nie zawiódł w tym, co robiliśmy razem. Okay. A czy te dwa single, które do tej pory się pojawiły, one też będą na płycie? Tak, tak. Okej, okay, no to w takim razie my teraz posłuchamy jednego z nich i to będzie chyba ten bliższy twojemu sercu. Dalej i Karolina Artymowicz. Takie piękne.
Naszym gościem jest dzisiaj Karolina Artymowicz, która również tę piosenkę z pewnością zagra na festiwalu Spring Break na scenie Open FM 20 kwietnia, o tym wiemy. Kiedy oglądaliśmy klip do Dalej, kiedy myślisz o powstawaniu tego teledysku, myślisz, że to było tak dawno temu, czy to jest ciągle dla Ciebie taka bliska przeszłość? Szczerze mówiąc, no jakby od momentu powstania Dalej powstało no kilka nowych piosenek i jakby najbliżej pamięci właśnie mam te, które powstały, te, które jeszcze się nie ukazały, więc jest to daleko, mi się wydaje, bo no nie wiem, jeszcze pamiętam to w ogóle z okresem idolowym, tak, który już był rok temu, więc wydaje mi się, że to było już jakiś czas temu. Okej, a właśnie a propos Idola, mieliśmy się pierwszy raz, byłaś u nas w studiu, no, chyba dzień dokładnie po finale Idola. Tak. Jak mówisz, minął rok, czy myślisz teraz, że to wygląda mniej więcej tak, jak sobie wyobrażałaś, że ten świat jest, świat muzyki, czy tam show biznesu, powiedzmy, jest taki, jak sobie wyobrażałaś, czy jest coś takiego, co cię strasznie, nie wiem, drażni, irytuje, coś cię zaskoczyło bardzo mocno? Tak naprawdę tego światu show biznesu nie miałam za bardzo okazji poznać, tak naprawdę. Albo poznałam i po prostu jest zwyczajnie normalnym światem, który się jakby nie za bardzo różni, albo tak po prostu go odbieram. A propos tworzenia muzyki, no to jest tak, jak sobie to wyobrażałam tak naprawdę. Okej. Okay. No przepraszam. A jak trenujesz te piosenki gdzieś tam w domu, to czy właśnie za pomocą tego małego instrumentu, który jest koło ciebie, czy podśpiewujesz sobie, jak to jest? No bo koło ciebie leży ukulele, nieprzypadkowo pewnie. To prawda. Jak to jest? Bierzesz sobie, gdzieś tam sobie bzdąkasz po prostu? Jak ten proces twórczy u ciebie wygląda? Piosenki piszę i komponuję na pianie. Tak mi jest zdecydowanie łatwiej. No jeszcze warto zaznaczyć, że moje ukulele umarło w zeszłe wakacje i jakby od tego czasu nie miałam w ogóle głowy do szukania następnego. Nadal się zbieram po stracie. Więc no, tak. Mówisz o tym ukulele, z którym byłaś na castingu Idola. Tak, to jest dokładnie to ukulele. Umarło. To przykra strata. Tak, zostawiłam je u mamy w aucie na tej tylnej półce i pojechałam do Warszawy. Bo mama była akurat wtedy w Bieszczadach. No i strasznie świeciło słońce. To były po prostu 3 dni, prawie 40 stopni i to słońce nawalało w tą szybę. Więc no jakby niektóre części, które były plastikowe tego ukulele, po prostu się stopiły. To tak samo jak się zostawi płyty winylowe na przykład też z tyłu samochodu. No Karol, mówiłem, że starej daty po prostu. To podobnie wygląda. Płyty winylowe, Karol, w XXI wieku są serwisy streamingowe jak OpenFM na przykład, gdzie możesz muzyki słuchać. Przede wszystkim jest OpenFM. A gdybyśmy teraz poprosili Cię, żebyś wzięła to ukulele i zagrała nam coś, co gra Ci w duszy, jest taka opcja? No pewnie, no tak. Okej, okay. Na przykład Karol, nie wiem, Despacito na przykład. Karolowi gra Despacito. Ja mówię Despacito. Nie wiem, ja mówię Ed Sheeran na przykład. Mogę zagrać Shape of You, bo znam tekst, bo w Idolu to śpiewaliśmy na pierwszym live, więc jakby sparciło ci się. To poprosimy. Club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow.
Come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, a man on the jukebox. And then we start a dance. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come, come now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Though my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed you smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Super. Teraz powinny być brawa takie. Bardzo dziękujemy. Wiesz, czego bardzo nie lubię, Karolu? Nie lubię tego, jak przychodzą ludzie zdolniejsi ode mnie i to się zdarza zazwyczaj w każdym odcinku, a w tym to tak dramatycznie widać po prostu. Ale to może spróbuj też. Nie, ja... Znaczy, instrument jest do twojej dyspozycji. Okej. Okay. Znaczy ja zawsze chciałem, ale jakby to nie było mi po drodze po prostu. Mój się stopił tak jeszcze zanim go kupiłem. Po prostu. Dobrze, czy ty masz, wracając jeszcze trochę do wątku Idola, czy ty masz kontakt z ludźmi z tego Idola i teraz się jakoś tam wspieracie troszeczkę wzajemnie, ciągniecie, wiesz co u nich słychać, wiesz, że ktoś niedługo wybuchnie, będzie wielką gwiazdą? Mam tak naprawdę kontakt z większością osób z Idola. No szczególnie z już tych odcinków z live'a, bo tak naprawdę najwięcej czasu spędziłam z tymi ludźmi. No, jak jestem w Warszawie, to mieszkam z Patrycją, więc tak, no z Kubą się czasami widzimy, tak, piszemy ze sobą co tam, z Żelką też się czasami widzimy. Okay. Jakby... A Kuba teraz wydał singla, tak, prawda? Tak, to prawda. Jak ci się podoba ta piosenka? No to jest tak naprawdę, no Kuba cały, tak, mimo że tekst sam napisał mu Wojtek Łuszczykiewicz, to jakby słyszę w tym, szczególnie w muzyce, że jakby wrzucił tam sporo bardzo siebie, szczególnie w tych brzmieniach gitarowych, które po prostu słyszałam bardzo często, jak się spotykaliśmy po prostu w jednym pokoju hotelowym całą ósemką, to właśnie no podobne bardzo brzmienia. A, bo ja w ogóle widziałem kiedyś na żywo Kubę. Na samym początku, tuż po Idolu. I nie wiem, czy mogę to powiedzieć chyba. Pamiętam, jak tam komentowaliśmy na bieżąco castingi jeszcze w redakcji i stawialiśmy między innymi na Karolinę, nie wiem, czy pamiętasz. I było tak, że był naszym gościem Wojtek Łuszczykiewicz i mówiliśmy, żeby nam nie... To były jeszcze odcinki to nagrane. Mówiliśmy, żeby nam nie mówił, kto przeszedł dalej, ale obstawiamy, że między innymi ty. I mówiliśmy o Kubie, że no mogę to powiedzieć, mówiliśmy per popek, bo był taki duży po prostu, więc tak go sobie nazywaliśmy. A propos popka właśnie, czy ty dostajesz jakieś takie propozycje wystąpienia w programach rozrywkowych różnego typu? Nie wymieniajmy nazw tych programów, ale mówię o tańczeniu, śpiewaniu, aha, pływaniu, przebieraniu się, skakaniu z spadochronem i wyjeżdżaniu do Azji na przykład? Całe szczęście nie, okay. Bo jakby tak jak te... Inne, te poza tańczeniem jeszcze w miarę, nie całkowicie, ale czuję, że po pewnym czasie może bym się odnalazła, a tak no, jeżeli chodzi o mój taniec, to jakby nie jest z tym najlepiej. Jeżeli bym poszła do takiego show, że to tak nazwę, no to tylko i wyłącznie dla uciechy ludzi, bo jakby to jest komiczne. No ale jak potem będzie się nauczy tańczyć, to dokładnie. Myślę, że... Też dałabyś sobie świetny radę. Nawet my byśmy byli w stanie. Ja bardzo dobrze tańczę. Tak? Oczywiście. Nie widziałem cię w akcji nigdy po prostu. Powiem taką jedną rzecz jeszcze zakulisową bardzo. Mianowicie tutaj jak do nas przyszłaś dzisiaj, to wszyscy po drodze tak komentowali poszczególne elementy twojego wizerunku. Czyli tam ktoś powiedział, że super buty, ale w ogóle dobór butów i skarpetek, super. Czyli ktoś powiedział, ale w ogóle fajna fryzura i fajny makijaż i taka delikatna, fajny strój w ogóle. Czy ty to sama sobie wymyślasz, czy nie wiem, masz jakiegoś, wiesz, bo to ludzie czasem nie wiedzą, że może za tym styliści stoją wielcy, wiesz, płacisz miliony za to, żeby ktoś cię ubierał, przebierał i przycinał cały czas. No nie, tak naprawdę ja bardzo często walczę o to, żebym mogła się tak ubierać, bo mama mi czasami po prostu krzyczy na mnie, bo mówi, że
no, że wyglądam no, jakby nieschludnie, tak, bo za duży sweter, że akurat, nie wiem, płaszcz kupiłam sobie męski, bo też lubię takie no, za duże rzeczy. Okay. No i mama krzyczy dużo, babcia mi raz spaliła mój ulubiony sweter, bo powiedziała, że nie wyjdę tak do szkoły. I jakby no często walczyłam po prostu o ten mój styl, no bo jakby jest bardzo sprzeczny z no po prostu z wyobrażeniem mojej mamy chociażby o mnie, czy właśnie babci. No ale to jest tak, ja ale po bardzo prostu. Bardzo stylowo wygląda, czy też taka. To prawda. Prośba, żeby może Grzesiek wziął od ciebie kilka lekcji po programie. Lekcji stylu. Lekcji stylu. Była taka pani, która dawała lekcje stylu. Tak. Karolu, wiem, że chciałeś o coś jeszcze zapytać, a ci być może wszedłem w słowo. Chciałem zapytać, czy nie boisz się, że ten idol, o którego pytał Grzesiek, będzie się za tobą ciągnął jeszcze przez jakiś czas i że będziesz kojarzona głównie przez to, że jednak byłaś tą dziewczyną, która doszła tak daleko w idolu? No, ja jestem tą dziewczyną, która jakby doszła daleko w idolu, więc nie widzę nic złego w tym, w byciu kojarzoną z tym, bo jakby... No to nie jest nic złego, gdyby nie idol, to nie siedziałabym tutaj tak naprawdę, gdyby nie idol, nie wyszłoby dalej, nie wyszłyby ptaki, nie wyszłyby następne utwory tak naprawdę, więc jakby no nie mam nic przeciwko, bardzo wiele temu programowi zawdzięczam i nie chcę się po prostu od niego odcinać tak raz a porządnie, bo to by było bez sensu, tak? Gdyby nie idol, może my nie mielibyśmy okazji się poznać. Dokładnie. I nie miałabyś okazji wystąpić na festiwalu Spring Break. Raz jeszcze przypomnę, to jest 20 dzień kwietnia, to jest piątek, to jest Poznań, festiwal Spring Break. Tam scena Open FM i tam będziemy mieli wielką przyjemność Cię gościć. Razem z oczywiście setką innych młodych artystów, którzy przez ten weekend pojawią się w Poznaniu, ale oczywiście na Tobie nam najbardziej w kontekście tej imprezy zależy. Dziękujemy bardzo za wywiad. Naszym gościem była Karolina Artymowicz. Dziękuję. A teraz przysłowiowa truskawka na torcie, a więc Karolina Artymowicz na żywo, specjalnie dla Was w programie Open FM Live, piosenka grupy Owlend, jak mówiła Karolina, o tej pierwszej miłości, która tak głęboko zapadła jej w pamięci. To prawda. Dokładnie, a my zapraszamy Was na za tydzień, na czwarty odcinek Open FM Live. Będziemy we wtorek punktualnie o 13 na stronie głównej Wirtualnej Polski w Facebooku Open FM. Bardzo dziękujemy za uwagę. Scena jest Twoja. Dzięki. Has it been a day or a week? As my eyes begin to close, I am walking in my sleep. Living in the state in between, do the signs begin to show? See the ice we're in the dark as they close, as they close. These dreams under my pillow in the twilight of these white nights. These dreams under my pillow in the twilight of these white nights, of these white nights. Something is about to be born. There's a restless in me. I'll be keeping into dawn. There is no silence. I will keep following the sirens. There is no silence. I will keep following the sirens. These dreams under my pillow in the twilight of these white